Waldku, ja mam jakiś chyba problem komunikacyjny. Ty mnie słyszysz? Tak, słyszę cię bardzo dobrze i widzę cię bardzo dobrze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Proponowane zmiany do porządku obrad, czy w tym temacie? Halo, panie przewodniczący. Tak, proszę bardzo, pan Krzysztof Krzysztof. Tak, chciałem tutaj dodać punkt uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza miasta Ostródy Zbigniewa Michalaka. Chodzi o konkurs na usługi opiekuńcze, gdzie była kontrola komisji rewizyjnej. Co się okazuje, drodzy Państwo? Jeden z podmiotów wedle specyfikacji nie dostarczył odpowiednich dokumentów. Poddam pod głosowanie imienny wniosek pana Krzyżaniaka. To jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka. Proszę o zajęcie stanowiska, a pana sekretarza o odkontowanie sposobu głosowania. Pan Tadeusz Bera? Tak. Pan Mariusz Bojarowski? Za. Pan Jarosław Bożuchowski? Przeciw. Pan Jarosław Domyracki? Za. Pan Piotr Duda? Przeciw. Pan Jacek Dudzin? Za. Pan Adrian Godlewski? Nieobecny. A, nieobecny jest, przepraszam. Pan Mirosław Godlewski? Za. Pan Waldemar Graczyk? Za. Pan Ryszard Iwaniec? Za. Pani Agnieszka Karłowicz? Za. Pan Ryszard Kowalski? Za. Pan Krzysztof Krzyżaniak? Za. Pan Wojciech Legucki? Za. Pani Anna Monist? Za. Czy pan Czesław Najmowicz nas słyszy? Idzie dobrze. Dobrze, dziękuję. Pan Leszek Potorski? Za. Pan Marcin Punpur? Za. Pani Anna Rutkiewicz? Przeciw. Pan Dariusz Songol? Czy pan Dariusz Songol nas słyszy? Przeciw. Dziękuję. I pan Marek Skaskiewicz? Za. Dziękuję bardzo. Pana sekretarza poproszę o przedstawienie wyniku głosowania. 15 osób za, 4 osoby przeciw. Dobrze, 2 osoby są nieobecne. Poproszę pan Ryszard Kowalski. Panie burmistrzu, panie burmistrz, panie przewodniczący, na ręce zarówno pana burmistrza dzisiaj, jak i pana przewodniczącego złożyliśmy propozycję zmian do projektu budżetu na 2021 rok. I prosiłbym o to, żeby pan przewodniczący poddał pod głosowanie poszczególne zmiany w projekcie budżetu. Rzeczywiście na moje ręce wpłynęła propozycja zmian do budżetu, którą podpisali przedstawiciele 3 klubów radnych Koalicji Obywatelskiej, Dobra Wspólnego i Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pan Mariusz Bojarowski. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Szanowna pani burmistrz, Wysoka Rado. Rzeczywiście przychylamy się do tego wniosku, który przed chwilą został odczytany. Naszym uzasadnieniem proponowanych zmian w załączniku numer 3 są zadania, które zaproponował Klub Dobro Wspólne. One są zgodne z tymi, które zgłosiliśmy w propozycjach do budżetu we wrześniu 2020 roku. Po konsultacjach z mieszkańcami oraz członkami rad osiedlowych te oczywiście zadania nie zostały uwzględnione. Dlatego proponujemy, aby proponowane przez nas inwestycje przyczynią się do utrzymania przede wszystkim majątku naszego miasta w należytym stanie. Tutaj myślę o wyciągu do nart. Pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Już nie mówię o oświetleniu, do których wciąż mamy tutaj zgłoszenia do nieprawidłowo oświetlonych ulic, więc na to zadanie również zgadzamy się przeznaczyć większe środki. Zadania, na które się również zgodziliśmy, które wprowadzamy, przyczyniają się do podniesienia jakości infrastruktury miejskiej, bo to są też nowe place zabaw, nowe ścieżki spacerowe, co promuje i umożliwia aktywny, zdrowy tryb życia, zwłaszcza po tym okresie, mam nadzieję, pandemii, który wkrótce się, mam nadzieję, skończy.
Uwzględniamy również kwestie klimatyczne, jak ograniczenie emisji i ekonomiczne, ponieważ będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i na to uważamy powinien zostać przeznaczony gros środków. Przyczynia się też oczywiście na inwestycje, które proponujemy do likwidacji barier dla osób o ograniczonej mobilności, co jest dla nas bardzo ważne. Podział na wiele zadań, nie tak jak proponował pan burmistrz w załączniku nr 3 na 3 główne zadania, pozwala też wziąć na udział w tych inwestycjach ostródzkich przedsiębiorców, na co jako klub bardzo liczymy. Wykorzystanie bonu inwestycyjnego w tak różnorodny sposób, jaki proponujemy tutaj wspólnie, pozwoli zauważyć mieszkańcom w każdym zakątku miasta korzystne zmiany w miejscu zamieszkania. A usunięte zadania, które pan burmistrz zaproponował, które chcemy usunąć i przeznaczyć na inne inwestycje, one są również bardzo ważne, ale według naszej opinii można to sfinansować z wolnych środków, które jeszcze nie zostały, uwaga, wprowadzone do budżetu. Dotyczy to również przypadku niewystarczających środków na zgłoszone zadania. Jeśli takowy wystąpi, to nasz klub deklaruje, że będziemy głosować za przyjęciem takich rozwiązań. Dlatego zagłosujemy za przyjęciem tych poprawek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja Państwu przedstawię... Sygnały, że nasza transmisja nie jest możliwa do odtwarzania w internecie. Mieszkańcy się skarżą, nie wiem, może panowie informatycy się wypowiedzą, czy to faktycznie jest jakiś problem, że mieszkańcy nie mogą nas oglądać w tej chwili. Proszę Państwa, przedstawię Państwu propozycje, które zostały zgłoszone przez trzy kluby i poddam je pod głosowanie. Propozycje zmian do projektu budżetu miasta Ostróda na rok 2021. Punkt pierwszy. W załączniku nr 3 do projektu budżetu miasta Ostródy na 2021 rok usuwa się następujące zadania inwestycyjne. Modernizacja mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wartość 780 tysięcy. Punkt drugi. W załączniku nr 3 do projektu budżetu miasta Ostródy na 2021 rok zmniejsza się wartość następujących zadań inwestycyjnych. Punkt pierwszy. Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych z kwoty 880 tysięcy do kwoty 600 tysięcy. Punkt trzeci. Dodaje się następujące zadania inwestycyjne. Pierwsze. Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim 550 tysięcy. Koszty zadania zostaną pokryte z wolnych środków zaoszczędzonych w wyniku działań opisanych w punktach 1 i 2. Środki pochodzące z innych źródeł. Dodanie zadania, opracowanie projektu budowy nowoczesnego centrum multimedialnego z salą widowiskowo-kinową, nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz czytelnią multimedialną 75 tysięcy złotych. Koszty zadania zostaną pokryte z zaoszczędzonych środków opisanych w punkcie drugim, dochody własne jednostki samorządu terytorialnego. Dodanie zadania, wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej na osiedlu Grunwaldzkim przy ulicy Jagienki z dokupieniem urządzeń 60 tysięcy złotych. Koszty zadania zostaną pokryte z wolnych środków zaoszczędzonych w wyniku działań opisanych w punktach 1 i 2. Środki pochodzące z innych źródeł. Panie przewodniczący, to jest jakaś farsa. Pan tu farsę urządza. Pan powinien odczytać wszystkie propozycje, które wpłynęły. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Tak? A my głosujemy nad rzeczami, nie znając innych propozycji, bardzo może ciekawych. Może ktoś z radnych by się zastanowił nad jedną czy drugą sprawą pod kątem realizacji tych rzeczy, o których dzisiaj nie ma wiedzy. A wpłynęły do Pana pod kątem tego głosowania. I Pan powinien takie głosowanie dopuścić w ten sposób. Czytać wszystkie propozycje, a potem podać pod głosowanie. Pan Jagielka i Pan Waldemar wpłynęły tego samego dnia. Pan to prezentuje, nie wiem, jakąś linię tylko partyjną, pod jakimś szyldem wydumanym i chce Pan narzucić mieszkańcom, że to jest fajna propozycja wypracowana przez wszystkich radnych czy mieszkańców. No tak nie jest, bo tam jest szereg innych propozycji. Często takich ważnych, drobnych, których Pan nie dopuszcza do głosowania. Proszę Państwa, na początku zadałem pytanie i Pana sympatycznej osoby, ale nie po to Pana wybraliśmy przewodniczącym, żeby Pan prezentował jedną linię partii tylko nas, wszystkich mieszkańców. Panie Jacku, niech Pan się obudzi. Panie przewodniczący, mogę zabrać głos? Nie udzielam Państwu głosu. Zwrócę Państwu uwagę, że nie chcę, żebyście się Państwo w tej chwili przekrzykiwali, tak?
Natomiast zwracam Państwu uwagę, że zgodnie ze statutem no, nie mogę Państwu udzielić głosu w sytuacji, kiedy głosujemy, tak? W tej chwili są głosowania. Ale Jacku, tutaj dochodzi do kuriozalnej sytuacji, no to nie może mieć miejsca. Mogę ja zabrać na chwilę chociaż głos, coś Wam powiem? Nie, Panie Agnieszko, Przewodniczący, zebranie nie Pani. Przepraszam. Ale Ryszardzie, nie macie racji, bo dwa wnioski... Ale Pani Przewodnicząca, Pani też wiele rzeczy nie ma racji i proszę to przyjąć. Zostały zgłoszone pierwsze propozycje, przegłosujemy je, potem będą następne propozycje, będziemy je głosować. Być może przejdzie coś, no. Przepraszam, proszę Państwa, zaczynacie wprowadzać Państwo totalny chaos. Do tej pory jakoś to nam całkiem nieźle szło, natomiast w chwili obecnej powodujecie Państwo totalny chaos. Jesteśmy w trakcie głosowania zmian do poprawek do budżetu. Ja nie reprezentuję żadnej tutaj partii, bo w tej chwili przedstawiam Państwu propozycję trzech klubów radnych. Zwracam Państwu uwagę, że głosujecie też zmiennie i osoby, które raz są przeciw, raz za niektórymi poprawkami głosują też za. Więc mamy pełne prawo głosować wedle własnego uznania, tak? Jesteście Państwo w demokratycznych wyborach wybrani i tutaj nie widzę powodów, żebyście Państwo wszczynali jakiś tutaj chaos w trakcie tego głosowania. Dobrze? Ale bardzo bym prosił, żeby Państwo... Panie Przewodniczący, gdyby Pan się brał pod uwagę listę zgłoszeń, które na tablecie występowały i nie udzielił Pan głosu tym zgłoszonym osobom przed głosowaniem, nie byłoby tej sytuacji. Proszę nie mówić, że teraz nic nie można powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie głosowania, kiedy pan nie dopuścił do zadania pytań. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Mam jeszcze propozycje zmian, które zgłosiła pani Karłowicz i rzecz jasna i pan Waldemar Graczyk i one będą też dyskutowane. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś inne jeszcze propozycje, oczywiście udzielam Państwu głosu. Jest pan, panie Jarosławie, tutaj zgłoszony i absolutnie dostanie pan też w odpowiednim czasie swój głos. Karta po obiedzie. Panie Jacku, jeszcze formalnie, pan mówi, że głosujecie nad pierwszym wnioskiem. Nie jest to prawda, bo pierwszy złożony wniosek do urzędu... Pani zastępca burmistrza, czy ktoś pani udzieli w tej chwili głos? Tak, ale ja bardzo Państwa proszę, panie przewodniczący, prowadzić obrady. Proszę Państwa, ja odbieram Państwu głos. Dokończymy to głosowanie i zabierzecie Państwo głos zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dodanie, proszę Państwa, przystępujemy dalej, tak, do głosowania. Panie przewodniczący, jest zadania, wykonanie potwierdzenia planu. Pan mnie słyszy, bo ja w tej chwili nie widzę tabletu swojego. Nie wiem, czy pan mnie słyszy. Ja pana słyszę, ale to nie wiem, dlaczego pan nie widzi swojego tabletu, tak? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy pan Graczyk włączy może głos, tak? Bo pana w ogóle nie słychać w tej chwili. No ja nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie widać, ale nie działa mi w tej chwili tablet. Nie mogę głosować. I prosiłbym o chwilę przerwy, żeby można było tą usterkę naprawić. Nie, to znaczy, panie Waldemarze, państwo radni, państwa słychać, jeżeli będziecie państwo tutaj w trakcie głosowania, ja zadam państwu pytanie i zabierzecie po prostu głos, tak? To zostanie uwzględnione w trakcie głosowania. Nie wiem, mam wrażenie, że państwo po raz pierwszy jesteście na sali sesyjnej, tak? Przepraszam bardzo, ale wszczynacie po prostu burdę na tej sesji w tej chwili. Dodanie zadania. Ale pan do tego prowokuje, panie przewodniczący. Z głosu radnym pan prowokuje do takich zachowań. To panie zdanie jest odpowiedzialne, panie Jacku. Powinny być wszystkie propozycje odczytane i wtedy byśmy je przegłosowali. Ja panu powiem dlaczego. Panie Bartku, ale jesteśmy przy 12 zmianie, to pan dopiero teraz zgłasza ten wniosek. Trzeba było złożyć to na początku wniosek, a nie. Tak, dobrze, będzie pan miał czas, będzie pan mógł. Jak pan widzi, ja głosuję za państwa szereg, które są bardzo ciekawe, ale szereg jest jeszcze innych rzeczy, które należałoby uszanować. Panie Marze, odbieram panu głos. Bo państwo nie wiem, panie Waldemarze, czy pan mnie w ogóle słyszy? Próbuje pan przekrzyczeć. Nie obowiązuje państwa zadania. Chciałem panu powiedzieć, że wszystko jest okej, mogę dalej głosować, bo akurat... Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę państwa, powodujecie państwo obstrukcję, no. Obstrukcję, no nic więcej.
Powtórzę jeszcze raz projekt, tak, który ma wejść do projektu budżetu. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i siłowni plenerowej na osiedlu Grunwaldzkim przy ulicy Jagienki z dokupieniem urządzeń 60 tysięcy złotych. Koszty zadania zostaną pokryte z wolnych środków zaoszczędzonych w wyniku działań opisanych w punktach pierwszym i drugim. Środki pochodzące z innych źródeł. Proszę o zajęcie stanowiska. Proszę pan Dariusz Songol. Dariusz Songol. Szanowni mieszkańcy Ostródy, miałem nie zabierać głosu, zresztą tak jak to czynię na wielu sesjach, ponieważ w moim osobistym mniemaniu po prostu nieraz człowieka tam coś świerzbi, ale ugryzie się w język, bo to nie ma sensu. Ja już powiedziałem tutaj raz, co o tym wszystkim myślę jesienią ubiegłego roku. Przychodzę tutaj w połowie przypadków, nie wiem po co, i dzisiaj też jest taka sesja, ale no nie wytrzymam, muszę coś powiedzieć. Jezioro Drwęckie było, jest i będzie wizytówką naszego miasta. Czy się to komuś podoba, czy nie, czy się tu urodził, czy przyjechał, to było, jest i będzie. Dziękuję bardzo. Proszę pan Krzysztof Krzyżanek. Ja chciałem tu powiedzieć o kilku rzeczach, co prawda postaram się dosyć krótko. Cieszę się, że tutaj jako radni wprowadzamy poprawki, zmiany, które biorą pod uwagę wiele osiedli i wiele miejsc w Ostródzie, a nie tylko jedno. Ja się zgodzę z tym, że Jezioro Drwęckie jest wizytówką miasta, aczkolwiek musimy patrzeć o naszym mieście jako o całości, o innych też osiedlach. Zwrócę tu kolegom uwagę, szczególnie właśnie koledze Burzuchowskiemu i Darkowi Songolowi, że no niestety, raczej tu pieniążki są wprowadzane na pomosty, na pomost Mola po pierwsze, po drugie na pomost wyciągu nart wodnych, ale odpowiedzcie mi, jaki jest sens robienia wyciągu, naprawiania wyciągu nart bez samego wyciągu. To nie ma żadnego sensu, proszę państwa. Po drugie, molo przy ulicy Turystycznej było już jedno podejście do remontu. I jak ten remont został skończony? Nie został skończony. A co do cmentarza, kolego Jarku, powiem tak. Czas na konsultacje było go bardzo dużo, był czas na działania, niestety był czas na wszelkie przygotowania do tego, niestety to zostało przespane, teraz trzeba przyspieszyć i trzeba jak najszybciej ten cmentarz przygotowywać, bo naprawdę będziemy pośmiewiskiem wszędzie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Agnieszka Karłowicz. Mówienie w tej chwili o tym, czego nie zrobił burmistrz, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ on tego nie zrobił, a problemy nadal pozostają. I teraz możemy tak do końca kadencji dyskutować nad tym, czego burmistrz nie zrobił, a co zrobić powinien. I będziemy tak, kadencja się skończy, a problemy pozostaną i nie będą nadal rozwiązane. W tej chwili głosujemy nad budżetem i wprowadzamy pewne poprawki i to jest odpowiedzialność za miasto, która spada na nas jako na radnych. I są różne punkty widzenia i są różne propozycje, no i teraz musimy coś z tym zrobić, bo nie ma propozycji lepszych ani propozycji gorszych, tylko dlatego, że kogoś jest więcej, a kogoś innego jest mniej. A co jeszcze tutaj dla kolegi Songola, Dariuszu, jeżeli się tak bardzo męczysz i naprawdę przychodzisz tutaj i nie wiesz tak naprawdę po co, to pamiętaj o tym, że mandat radnego zawsze można złożyć, to wtedy nie będziesz musiał się męczyć, naprawdę. Dziękuję bardzo. Proszę pan Tadeusz Bera. Szanowni Państwo, budżet to nie tylko inwestycje. Ja analizując budżet zauważyłem taką dziwną prawidłowość i może ktoś mi wyjaśni, o co chodzi, ponieważ w różnych działach, w pozycjach pozostałe usługi zauważyłem duże wzrosty w stosunku do roku ubiegłego. I tak w dziale transport i łączność zakupy usług pozostałych wzrosły o 49 tysięcy w stosunku do roku ubiegłego oraz, proszę Państwa, w gospodarce mieszkaniowej w dwóch paragrafach łącznie o 126 wzrastają te zakupy usług pozostałych. Chciałbym wiedzieć, co się za tymi usługami kryje i dlaczego jest tak duży wzrost. Tak to samo jest w administracji publicznej. Proszę Państwa, zakup usług pozostałych wzrost o 53 tysiące w stosunku do roku ubiegłego. No i taka pozycja koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, co dla mnie jest szokujące. 120 tysięcy. W ubiegłym roku było tego 4 tysiące. 3000% wzrostu. Pytam na co? Przecież burmistrz jest tak ugodowym człowiekiem, skłonnym do kompromisu i polubownym załatwienia sprawy, że ja nie widzę potrzeby tych pieniędzy.
Uważam, że te 120 tysięcy to lepiej przeznaczyć na wyposażenie samochodu strażackiego, który kupujemy, bez wyposażenia i on będzie nieprzydatny. Więc ja pytam, skąd się tu bierze 3000% wzrostu kosztów przewidzianych na tym paragrafie? Jest również, proszę Państwa, oświata i wychowanie. Zakup usług pozostałych, wzrost o 60, prawie 7 tysięcy. A o dziwo stypendia dla uczniów maleją o 200 tysięcy. Z 250 w ubiegłym roku na 50 roku. Czy nasi uczniowie już nie zasługują na stypendia? Pytanie retoryczne chyba. To samo jest w kulturze fizycznej. Pozostała działalność, wzrost o prawie 0,5 miliona. W jednym paragrafie o 182 tysiące, w drugim o 210 tysięcy jako usługi dodatkowe. Chciałbym, żeby mi ktoś wyjaśnił, co to są te usługi dodatkowe, co się pod tym hasłem mieści i dlaczego są tak duże wzrosty. A szczególnie mnie interesuje te koszty sądowe, bo to jest coś strasznego. Dziękuję.